Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Dzisiaj powiem Ci o portfelu przeglądarkowym Coin Payments. Tak więc miłego oglądania i zapraszam. Wiele osób może się dziwić, dlaczego promuję portfele przeglądarkowe, natomiast portfel przeglądarkowy jest i tak lepszy niż trzymanie pieniędzy na giełdzie. Dlatego też, jeśli nie chcesz się bawić w jakieś portfele i ściągać je na swój komputer, mimo że jest to bardzo proste, to możesz także korzystać z tego portfela przeglądarkowego, tym bardziej, że jest on chyba najbardziej wygodnym ze wszystkich możliwych portfeli przeglądarkowych, tym bardziej, że możesz trzymać w nim ponad 75 kryptowalut i naprawdę są niskie opłaty za przetrzymywanie tych walut na tym portfelu. Więc tak, jeśli chodzi o stronę coinpayments.net, zresztą tak jak tutaj, tak samo, tylko po prostu .net, i na tej stronie jest to wszystko tak naprawdę tak samo proste jak na poprzedniej. Klikamy sobie Get Started. Musimy założyć oczywiście konto. Podajemy swój login, czy tam nazwę użytkownika, swój e-mail, potwierdzamy e-mail, hasło, oczywiście, żeby było jak najbardziej trudne. Wybieramy strefę czasową, no i Europa jest dosyć nisko, za Australią. No i szukamy, mamy Warszawę. Zaznaczamy te dwie opcje. Niestety nie da się odznaczyć opcji newslettera, więc jeśli macie jakiś mniej używany mail, to może lepiej na nim założyć. No i przepisujemy oczywiście tutaj cyfry weryfikacyjne, powiedzmy sobie tak. Co się dzieje dalej? Drugi step, czyli musimy wejść na swój e-mail i kliknąć w link aktywacyjny. Gdy już to zrobimy, logujemy się, znowu przychodzi na nasz e-mail kod, który musimy tutaj wpisać, żeby się zalogować. W ten sposób się logujemy. No i tak wygląda nasz portfel. Wybieramy opcję portfela, wybieramy Bitcoina, no i mamy tak naprawdę wszystkie waluty, które możemy tutaj, które możemy odbierać, które możemy wysyłać. Jest ich naprawdę dużo i kto na pewno, myślę, że ten portfel zaspokoi większość użytkowników kryptowalut. No i tak naprawdę załóżmy, chcemy odebrać sobie Bitcoina. Klikamy Bitcoin Options. Deposit, receive. No i musimy stworzyć sobie nowy adres do odbioru. Klikamy add new deposit address. No i mamy. Kopiujemy ten adres, podajemy go ewentualnie QR code i tak naprawdę otrzymujemy płatność bez żadnego problemu. Jak wygląda teraz z płatnością? Cofnijmy się do portfeli. Jeśli chcemy wysłać płatność, klikamy Send Withdraw i tak naprawdę tutaj mamy swój aktualny balans, czyli tak naprawdę możemy, jeśli chcemy wysłać wszystko, możemy po prostu kliknąć tutaj, wtedy przeniesie nam się to wszystko tutaj niżej i będziemy mieli wartość w bitcoinach, wartość w dolarach, czy możemy też przeliczyć na jakąś tam inną walutę i oczywiście opłata za transakcję. Będzie ile nas będzie kosztowała cała wypłata. No i oczywiście adres portfela, na który wysyłamy, i może być oczywiście jeszcze notatka. Jest to notatka tylko widoczna dla Ciebie jako osoby, która wysłała po prostu tą transakcję. Nic prostszego, wysyłamy request, withdraw, send, czyli tak naprawdę czekamy do potwierdzenia z sieci, żeby nasza transakcja miała po prostu miejsce. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, żeby utrzymać ten portfel, powiedzmy sobie, jeszcze bardziej bezpieczny, czyli tak naprawdę wchodzimy w opcję account i tak naprawdę account setting. O właśnie, zakładka login and security i możemy sobie tutaj wybrać Trezor. Aktualnie mamy włączone mamy potwierdzenie e-mailem, natomiast możemy sobie włączyć także potwierdzenie Google Authenticatorem, czyli będzie to po prostu w tym momencie ta opcja, tak?
Tutaj mamy tę opcję, że będziemy potwierdzać Trezorem, że nie będziemy potwierdzać w ogóle, że jak będziemy się logować mailowo albo właśnie Google Authenticatorem. Ja wszystkie tak naprawdę swoje giełdy zabezpieczam właśnie autentykatorami, czy to Google, czy jakimikolwiek innymi. Więc tak naprawdę, jeśli zależy Ci na tym, żeby ten portfel przeglądarkowy, który nie jest maksymalnie jakiś, tak bezpieczny jak portfele, które ściągasz, zabezpieczyć, to polecam Ci, żebyś sobie taki Google Authenticator ściągnął na telefon po prostu i dzięki niemu logował się na swój portfel. Ograniczy to jakieś tam niepożądane sytuacje albo kradzież Twoich bitcoinów. Oczywiście w linku do tego filmu znajdą się też materiały dla nowych osób, które jeszcze ich nie pobrały. Jeśli jesteś taką osobą, oczywiście pobierz sobie te materiały. Jeśli podobał Ci się filmik, daj lajka. A jeśli chodzi o ten film, to było już wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.